Ponownie weźmiemy tak, chociaż jakiś odcinek. Dzisiaj wnuczek się ze szkoły, tam rozlicza szapka, etc. i przywiozłem graty jego. No i jak również ciuchy zostawiłem tu, bo mi babcia wypierze. Na spacerek. Z rana. Państwo, nie wiem, muszę coś zareagować, no ale na pewno nie pójdę i nie zapłacę 250 zł kardiologowi, bo on chyba się z na głowy zamienił, jak to się mówi brzydko, tylko już nie powiem. Lekarstwa całe, kompletne, które mi dołożył po przebadaniu, no niestety dawały efekt za dużo wszystkiego, czyli głównie ciśnienie, to, tamto, za dużo. Mówię, Holender, jasne, co to zrobić? Zrobię po połówce. Dwa główne lekarstwa wziąłem po jedno drugie. No okej, okay, powiedzmy, jest fajnie, ale rano wstaję, muszę mierzyć i wpisywać do książeczki. Jest ciśnienie to górne, 110-115, to jest maksimum. Za mało. Za mało jest. No i teraz nie wiem, co tutaj summa summarum. Całe wezmę, to jest rano wstaje 140-150 w tym przedziale, a czasami przekracza 155. A kardiolog podał po przekroczeniu 155 kaptopryl pod język. To by teraz wnioskować, że trzeba by było te dwa leki 3/4 spożywać, 1/4 zostawiać. Nie wiem, no tak jakoś no, kalkuluję jako normalny człowiek, no myślący już. I matematyka i fizyka łącznie razem, nie wiem, żeby tak organizm był, że tak powiem, reagował na takie, że no, aż się nie chce mi wierzyć. Kamerka by mi się przydała, gdzie mógłbym i siebie, i przód, jak to się mówi, razem, to by było fajnie. Ale nie znam tego programu żadnego, zresztą nie, wszystkie takie programy są po angielsku, nie znam angielskiego i nie dam sobie rady, próbowałem, ale to nie te lata. W każdym razie jest jak jest. Który to dzisiaj mamy? Jakoś tak dziwnie i tu szkoła mi nie tam ruch jest, czy szkoła wcześniej by się kończyła? Niemożliwe. Zawsze było 24. Rozdanie świadectwa. Chyba, że się coś teraz pozmieniało. A pan Marek nie wie. Na drodze. No ja plus numer jeden. To jak się nie mylę, kiedyś wychowywał się burmistrz. Chodzić, poruszać rękami, etc., żeby krążenie, znaczy, żeby ta ciecz, co jest czerwona, zaczęła szybciej, no a pompa zaczęła szybciej, jak to się mówi, pracować i obieg szybszy, żeby będzie lepsze samopoczucie, bo w tej chwili to takie jest
bym powiedział, przytępione trochę, przymulone. Czy będzie ruch? Idziemy wyłazić po górkach, Szymona. Nie po normalnym, tylko po wysiłek musimy zrobić. Z uśmiechem powiem wam, mili państwo, że zaczynam się zapominać. Wczoraj znalazłem 450 zł pod laptopem i za Chrystusa nie wiem, co to jest, jaki w ogóle. I patrzę do kalendarza, zapiski nie ma. Nie wiem, jak Boga kocham. No i spokojnie siedziałem, myślałem, nic, zero. Nie wiem, źle jest. Ostatnio lubię tyłem. Od tyłu. Haj. To znaczy, że jest najlepiej. Od tyłu, znaczy tyłem samochodu, przepraszam. Co ja tutaj gadam. Dobra. Pani idzie, będzie biegać, bo w spodenkach, koszulce. I to nie młoda już. No. Niestety budziska, dobra, wszystko jest. Powiem tak, że pewne przyzwyczajenia mi zostały, bo w benzynie się nie robi tego, ale w dieslu staniesz, wyłączysz, znaczy się zaciągniesz, że tak powiem, ręczny hamulec i silnik tak do 30 sekund, do minuty powinien chodzić. Wyrównać jak gdyby obroty i wtedy się gasi. Jest to dobre dla silnika. No też tam gdzieś fachowych wyczytałem, także na razie na chwilę przerywam, bo muszę zmienić. Niestety w kamerach to można zmienić przód tyłu. Tutaj trzeba wyłączyć film i dopiero ponownie